Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Kamil Juraszek doczekał się upragnionego debiutu w Ekstraklasie. Już tylko 12 meczów zostało do dogonienia wyniku Taty, ale po tym pierwszym meczu trudno mówić o radosnych nastrojach. No tak, może nie był to debiut udany, bo przegraliśmy 3-2, gdzie powinniśmy ten mecz wygrać tak naprawdę, bo prowadziliśmy 1-0, później 2-1 prowadziliśmy i daliśmy sobie w drugiej połowie wydrzeć to zwycięstwo tak naprawdę. No szkoda, jesteśmy podłamani, szkoda tych punktów, bo dzisiaj naprawdę mogliśmy mieć te 3 punkty więcej. Tak, z waszej perspektywy te bramki dla Legii jak padały? Jak byś opisał tę sytuację? Pierwsza bramka padła za pola karnego, gdzieś poszedł jeszcze rykoszet i uderzenie z dystansu za szesnastki. Druga bramka też wydaje mi się, że Michał wybronił rykoszet, jakiś poszedł i napastnik wbiegł między mnie a Janka i wyskoczył wyżej i gdzieś trącił tą piłkę głową. No, troszkę szkoda tej właśnie drugiej bramki. Trzecia bramka padła już po kontrze, gdzie poszła piłka do prawej strony, zgranie do środka, Gwila oddał strzał, gdzieś poszła dobitka i druga dobitka już była taka już w sumie celniejsza. No i szkoda, bo mogliśmy się uchronić od tych bramek tak naprawdę. No właśnie, pomni doświadczeń po meczu z Lechem Ciebice, bali się, jak będą wyglądały te pierwsze minuty po zdobytych bramkach, wtedy wam się udało tą przewagę utrzymać, wydawało się, że już to najgorsze minęło, ale suma summarum Legia potrafiła jednak znaleźć sposób na ŁKS w dniu dzisiejszym. Szkoda, bo weszliśmy mocno w tą pierwszą połowę, wyszliśmy szybko, bardzo szybko bramkę, niosły nas trybuny, także mieliśmy jeszcze jedną, dwie więcej okazji, żeby ten wynik podwyższyć, szkoda, że się nie udało. Ale po pierwszej połowie byliśmy mocno zmotywowani na drugą wychodząc. Druga połowa, straciliśmy tą pierwszą bramkę na 1-1. No i trochę na to podłamało skrzydła, ale dalej dążyliśmy do tego, żeby strzelić tą bramkę. Udało nam się strzelić na 2-1 i chcieliśmy po prostu już wydrzeć tego, nie dać po prostu sobie wbić tych bramek, a jednak Legia okazała się cwańsza i po prostu strzeliła nam te dwie bramki i przegrywamy to spotkanie. O atmosferę w szatni po meczu nie trzeba chyba pytać, bo to oczywiste, a jaka atmosfera była w przerwie, co żeście sobie wtedy mówili, kiedy wydawało się, że macie wszystkie karty w ręku? To znaczy motywowaliśmy się, chcieliśmy wyjść tak samo tak samo jak na pierwszą połowę, motywowaliśmy się, mówiliśmy się, co mamy robić, mówiliśmy sobie, że będzie dobrze, że musimy to podtrzymać, no a niestety jak to bywa w piłce, jest różnie i daliśmy sobie wyrwać to zwycięstwo. Koledzy już odpowiadali, teraz pora zapytać ciebie, jakie ty zarejestrowałeś różnice, jeżeli chodzi o między pierwszą ligą a ekstraklasą, co tutaj, które elementy gdzieś zdecydowanie najbardziej się różnią pomiędzy tymi klasami rozgrywkowymi? No na pewno taktyka i wyszkolenie techniczne tutaj dużo rolę robią, pojedynki 1-1 wygrane, bo tak naprawdę jednym, dwoma pojedynkami można przesądzić o wynikach spotkania. Tak gdzieś to można określić, że ci zawodnicy są lepiej wyszkoleni i po prostu jak tu się popełni błąd, no to już rywal to wykorzystuje i takie to dzisiaj miało miejsce. Teraz rozpoczynacie serię meczów z teoretycznie niżej klasyfikowanymi zespołami. Będzie trochę łatwiej o te punkty? Będzie szansa odkryć się w tabeli? Uważam, że nie będzie łatwo, bo każdy przeciwnik będzie trudny. No i ale jesteśmy dobre myśli, bo gramy swoje, ale brakuje nam troszeczkę szczęścia też można powiedzieć, bo przegrywamy czwarty mecz rzędu, gdzie ten jeden można powiedzieć z Wisłą, z Piastem też mogliśmy pokusić się o punkty, z Legią mogliśmy się pokusić o punkty. No i musimy po prostu wyjść dalej, grać swoje i po prostu być bardziej, jak to się mówi, nie wiem, może bardziej cwaniakiem albo po prostu być bardziej solidnym takim, żeby sobie nie wydrzeć już tego zwycięstwa, jak się prowadzi. W takim meczu może ciężko wysnuwać opinię, ale czujecie, że mimo wszystko z każdą kolejką tego właśnie cwaniactwa ekstraklasowego troszeczkę nabieracie i że coraz łatwiej wam się
tutaj odnaleźć między tymi rywalami, którzy mają dużo, dużo więcej tych występów? No tak, bo jesteśmy może trochę drużyną niedoświadczoną, ale uważam, że to, że no jest pewne zachowania, są tamtych zawodników doświadczonych, widać co po niektórych, że mają to ligowe doświadczenie, jak to się mówi, ale nie jesteśmy gorsi, wierzę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej i myślimy pozytywnie i że będzie dobrze. Forbet, legalne zakłady bukmacherskie.